Witam wszystkich, z tej strony Quaodron i zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Gothic 2 Nóż Kruka. Tak więc, no, przed chwilą gonił nas Bulko, ten psychol, i mam nadzieję, że teraz sobie odpuścił, bo szczerze w wersusie z nim, no, nie miałbym specjalnych szans. A ty gdzie leziesz? Do domu, oczywiście. Onar płaci nam za to, byśmy nie wpuszczali tu takich jak ty. Chcę pogadać z Lee. Czego od niego chcesz? Zupełnie się z tobą zgadzam. No, troszeczkę skłamiemy. Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? Świeże mięso, armacznie. Wchodź do środka. Tak jak Lee jest w prawym skrzydle. Nawet nie myśl o wałęsaniu się gdzie indziej. Ale pamiętaj. Dobra. Trzymaj się z daleka od Onara. Nie lubi, kiedy ktokolwiek się do niego odzywa, tym bardziej bez pytania. Szczególnie zaś nie lubi takich jak ty. No dobra. Czyli daje nam do zrozumienia, że nie jesteśmy zbyt mile widzianym gościem. Tutaj mamy Cifera. Siemano. Jak się sprawy mają? Hej! Czy ja cię skądś nie znam? To całkiem możliwe. W kolonii zajmowałem się bagiennym zielem. Pamiętasz? A w czym teraz siedzisz? Ach, nie pytaj. Przyniosłem ze sobą z kolonii górniczej dużą paczkę bagiennego ziela. Sporo najemników lubi sobie czasem zapalić. Zgromadziłem więc na boku małą fortunkę. Ale jakiś gnojek ukradł mi cały zapas ze skrzyni. Jestem prawie pewien, że to był Bodo. No, śpi w tym samym pokoju co ja i zawsze szczerzy się do mnie jak idiota. Co w takim razie zrobisz ze złodziejem? Pewnego dnia złapię go, jak będzie palił moje ziele. A wtedy znajdę spokojne miejsce i dam mu lekcję, której nie zapomnę. Jak spiorę go tutaj, na środku podwórka, to zobaczą mnie wieśniacy i nie wyrobię na grzywny. To znaczy? To dość proste. Nie możemy gnębić chłopów, bo Lee każe nam za to płacić wysokie grzywny. Onar tak to zorganizował. Im więcej świadków, tym większy smród. A wtedy sprawa robi się kosztowniejsza. Tak więc zamierzam wykonać swój ruch cichacze. Chcę dołączyć do ludzi Lee. Do ludzi Lee? Jeżeli będzie tak dalej postępował, to już wkrótce nie będą jego ludzie. Czemu? Lee zawsze był spokojny. W kolonii też tak było. Ale ostatnio przesadza. Chce tu po prostu siedzieć i czekać, aż paladyni wyzdychają z głodu. Sylwia uważa, że powinniśmy wyczyścić kilka małych farm poza miastem. Myślę, że to by była doskonała odmiana. Teraz większość z nas zwija bąki. I co? Chcesz zostać jednym z nas? To było oczywiste. Coś się zmieniło. Tak, bez względu na wszystko. Wiesz już, że przeprowadzamy głosowanie w sprawie każdego nowego rekruta. Do czego zmierzasz? Cóż, już od dawna nie miałem nic do palenia. Przynieś mi kilka łodyg bagiennego ziela, a mój głos będzie twój. Na pewno gdzieś można go trochę zebrać. Okej. Pokaż mi, co tam masz. Nie mam w tej chwili bagiennego ziela. Potrzebujesz czegoś innego? Nic ciekawego tutaj nie masz. Czyli bezimienny ma być takim swoistym dealerem Cifera. Tam oczywiście na drugim planie jest mistrz Bennett, który się będzie kręcił nie wiem kiedy. Nie ma tylu łody bagiennego ziela, więc Lipton. Tam mamy Torlofa. Słyszę o tym po raz pierwszy. Chcę się przyłączyć do najemników. Tak? A dlaczego niby miałbym pozwolić, żebyś do nas dołączył? Poddaj mnie próbie. Czy to Lee przysłał cię do mnie? Nie. Więc po cholerę zawracasz mi głowę. Naprawdę w to wierzysz? Jakie są zasady pojedynku? Bardzo proste. Uczestnicy muszą mieć szansę na wyciągnięcie oręża, nim padnie pierwszy cios. Nie możesz tak po prostu przyłożyć komuś bez ostrzeżenia. Walkę musi poprzedzić słowne wyzwanie. Wystarczy solidna obelga lub inny powód do bitki. Żaden z widzów nie ma prawa włączyć się do walki. Chyba, że jeden z jej uczestników zostanie zabity. Nie mów, że o tym nie wiesz. Pomożesz mi popracować nad moimi umiejętnościami? Mógłbym ci pokazać, jak wykorzystywać swoją siłę w bezpośredniej walce. Wielu wojowników dostaje baty, bo nie potrafi odpowiednio spożytkować swojej siły.
Podobnie jest ze zręcznością i walką na dystans. Chcę zwiększyć moje umiejętności. Siła, zręczność. No dobry nauczyciel, ale nie bardzo mi tak pasuje. Lecimy dalej w chałupkę. A w chałupce co? A w chałupce... Kalet? Jak leci? Jeśli chodzi o coś ważnego, porozmawiaj z Lee. Jeśli nie, daj mi święty spokój. Nie idź ty, gburze. Spadłówka. Kto cię tu do diabła... Ty? Co ty tu robisz? Myślałem, że nie żyjesz. Skąd to przypuszczenie? Gorn powiedział, że to ty zniszczyłeś barierę. Tak, to prawda. No, no. Kto by pomyślał, że wyjdziesz z tego cało? Co cię tu sprowadza? Nie wpadłeś chyba powspominać dawnych dziejów. Jak nie jak, tak? I w dalszym ciągu nie ma muzyki. Koniecznie porozmawiać z paladynami w mieście. Pomożesz mi jakoś się do nich dostać? A co cię tak ciągnie do paladynów? To długa historia. Mam mnóstwo czasu. Xardas wysłał mnie z kolejną misją. Mam zdobyć potężny amulet zwany Okiem Inosa. Czyli dalej kumplujesz się z tym nekromantą? Rozumiem. A amulet mają paladyni, tak? O ile mi wiadomo, tak. Pomogę ci dostać się do paladynów, ale najpierw musisz zostać jednym z nas. W jaki sposób możesz mi pomóc w skontaktowaniu się z paladynami? Zaufaj mi. Mam plan i myślę, że się do niego znakomicie nadajesz. Zaprowadzę cię do paladynów, a ty wyświadczysz mi drobną przysługę. Ale najpierw musisz do nas dołączyć. Co ty tu właściwie robisz? Proste. Kombinuję, jak nas wyrwać z tej przeklętej wyspy. Onar wynają nas, byśmy bronili tej farmy i właśnie to zamierzamy robić. Ale nie tylko dla pieniędzy. Pomagając chłopom, odcinamy miasto od dostaw żywności. A im bardziej paladyni zgłodnieją, tym chętniej wysłuchają mojej propozycji ugody. A jak będzie wyglądać twoja propozycja? Najogólniej mówiąc, będziemy się domagać zwolnienia i prawa powrotu na kontynent. Szczegóły poznasz, gdy nadejdzie odpowiednia pora. Chcę do was dołączyć. Miałem nadzieję, że to powiesz. Przyda mi się każdy pewny człowiek. Ostatni najemnicy, których przyjąłem, narobili tylko kłopotów. W zasadzie możesz zaczynać od zaraz. Chociaż musimy najpierw wyjaśnić parę spraw. Ale to nic wielkiego. Rozmawiałeś z Gornem? Co się z nim dzieje? Chyba go jeszcze pamiętasz. Tak sobie. Niech pomyślę. Duży, ciemnowłosy z wielkim toporem. Pomógł ci odbić naszą kopalnię w kolonii. A, no wszystko jasne. Jasne. Złapali go paladyni i wysłali z powrotem do Górniczej Doliny w karnym konwoju. Gdyby drogi do doliny nie roiły się od paladynów i orków, wysłałbym paru moich chłopców, żeby go wyciągnęli. Ale nie mogę ryzykować. Szkoda człowieka. Co dokładnie mam wyjaśnić, żeby móc do was dołączyć? Naszym szefem jest Onar, zarządca tych ziem. Możesz zostać na farmie tylko wtedy, jeśli on się na to zgodzi. No i są jeszcze chłopcy. Mogę cię przyjąć, jeśli wstawi się za tobą większość najemników. Tylko nie idź do Onara, zanim wszystko się nie wyjaśni. To bardzo niecierpliwy człowiek. Jak mam przekonać najemników, żeby mnie poparli? Najlepiej udowodnij im, że nadajesz się do tej roboty. Pogadaj z Torlofem. Zwykle kręci się gdzieś przed domem. On podda cię próbie. Jeśli ją przejdziesz, będziesz już prawie jednym z nas. Torlof powie ci wszystko, co musisz wiedzieć. To naprawdę nie mój problem. Co wiesz o wodnym kręgu? Można się było domyślić. To nie twoja sprawa. Ejże, powiedz mi. Nie dotyczy mnie to bezpośrednio. Wiem tylko, że to jakaś tajna gildia, za którą stoją magowie wody. Od chwili upadku bariery nie obowiązuje mnie już umowa z magami wody. Oczywiście spróbuję ci pomóc, jeśli czegokolwiek ci potrzeba. Nie mam jednak zbyt wiele czasu.
Muszę się troszczyć przede wszystkim o swoje sprawy. Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o tym kręgu, to pogadaj z Kordem. On należy do tej organizacji, o ile mi wiadomo. Jestem gotowy, by do was dołączyć. Nie przeszedłeś jeszcze testu Torlofa. Okej. No i ja i Bezimienny troszeczkę kłamiemy, bo tak czy siak nie będę się przyłączał do najemników. Robię to tylko dlatego, żeby jak najwięcej questów napaść, bo jak wiadomo, im więcej questów, tym więcej doświadczenia, a im więcej doświadczenia, tym wyższy level. Proste. Poddaj mnie próbie. Czy to Lee przysłał cię do mnie? Powiedział, że możesz mi pomóc. Aj, no dobra, niech już będzie. Zanim pozwolimy ci do nas dołączyć, musisz zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, musisz udowodnić, że nadajesz się do roboty najemnika. W tym celu poddam cię próbie. Po drugie, musisz zasłużyć na szacunek pozostałych chłopaków. Jak mogę zdobyć szacunek pozostałych najemników? Większości z nich wystarczy, że wypełnisz moje zadanie. Ale część z nich trzeba będzie przekonać w inny sposób. Niektórzy spróbują wykorzystać sytuację. Innym może się po prostu nie spodobać twoja buźka. Spróbuj skumplować się z możliwie dużą częścią grupy. O, ostatecznie zawsze możesz wziąć udział w pojedynku. Jeśli wygrasz, zdobędziesz szacunek większości najemników. Tylko w żadnym razie nie zabij któregoś z nich, bo dopiero wtedy będziesz miał problem. Okej. A co z tobą? Mogę liczyć na twój głos? Jeśli udowodnisz, że poradzisz sobie jako najemnik, tak. To było wiadomo od dawna. Powinien być. Co sądzą o mnie najemnicy? Pomyślmy. Wilk mówi, że nie ma nic przeciwko tobie. Jarvis ciągle nie jest pewien, czy się nadasz. Nie chcę tutaj więcej idiotów pokroju Sylwia. Prawdę mówiąc, ja też. Cipher mówi, że jesteś mu winien przysługę. I że będziesz wiedział, o co chodzi. Rod uważa cię za mięczaka. Sentenza nie będzie na ciebie głosował. Podobno jesteś mu winien 50 sztuk złota. Raul jest przeciw tobie. Facet chyba cię po prostu nie lubi. O Sylwiu i Bulku nie muszę chyba nawet mówić. Ci dwaj kretyni nie poprą nikogo. Booster mówi, że jesteś w porządku. Reszta najemników nie zajęła żadnego stanowiska. Większość z nich czeka, aby przekonać się, czy przejdziesz moją próbę. Musisz się jeszcze długo starać, chłopcze. Jeśli chcesz do nas dołączyć, musisz się trochę pomęczyć. Ta, jasne. Można ufać. Jakie będą moje obowiązki? Onar wynają nas z dwóch powodów. Mamy trzymać na dystans strażników i pilnować porządku na farmach. A to obejmuje także ściąganie czynszu, gdy pomniejsi farmerzy nie chcą płacić. No więc, jak będzie? Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. No i tak, zajęcie się strażnikami jest trudniejsze, ale mimo wszystko podoba mi się tego zadania. Ponieważ no jest trochę więcej ekspa za suma summarum. Farmer Bengar marudzi, że miejscy strażnicy strasznie mu się ostatnio naprzykrzają. Utrudniają mu życie jak mogą. Pewnie chcą, żeby zerwał z Onarem. Chcę, żebyś poszedł na jego farmę i wbił tym strażnikom do głowy, że nie mają tam czego szukać. Jakieś pytania? Gdzie leży farma Bengara? W południowo-zachodniej części doliny znajdziesz wielkie schody prowadzące na płaskowyż. Tam leży farma Bengara. Gdybyś się zgubił, wieśniacy na polach wskażą ci właściwą drogę. Uciekał, jakby gonił go sam Beliar. Okej. No i kurczę, dostaliśmy kolejne zadanie, ale nadal nie mam dźwięku z gry. Szkoda, bo to naprawdę ujmuje klimatu. Ale no jak powiedziałem w poprzednim odcinku, no często tak się zbaguje ten dźwięk, więc no nic się z tym nie poradzi. Co tam palisz? Chcesz bucha? Jasne. Jasne. Snoop Doggy Dog. Four smoker every day. ale fazo. Skąd masz towar? Ale daję, czadu. Ale za muła. Mam swoje źródła.
Daj jeszcze blanciora. Czy poza paleniem masz jeszcze jakieś zajęcie? Nie w tej chwili. Trzymam się od tego z daleka. Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? A kogo to obchodzi? Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać. Cifer powiedział mi, że ktoś mu ukradł paczkę bagiennego ziela. Jaki śmiech w ogóle, mistrz. Wiesz coś może na ten temat? Nie. Jasne. Gdzie jest paczka? Ja tam nic nie wiem. No. Wyduszę to z ciebie. Spokojnie! Jestem zbyt upalony, żeby z tobą walczyć. Najpierw weź sobie porządnego macha. Dostałem bonusowego skręta. Okej, czyli niby Dar nic nie wie, a non stop sobie coś jara, więc... No jest podejrzany w tej sprawie. Ale tą sprawę z Ciferem ogólnie nie rozwiążę, bo ta sprawa z paczuszką ziela jest powiązana z questem, który mnie osobiście bardziej interesuje. Ale poparcie Cifera można zdobyć, bym musiał zdobyć tylko te 10 blantów. Nie wiem, czy zdążę je zdobyć, zanim zostanę strażnikiem. Jeżeli nie, no to trudno, no, najwyżej się wrócę może specjalnie na farmę. Zależy tu, ile mi tu zostanie tych zaległych questów. Jeżeli będzie ich dość sporo do dania i tak dalej, to z pewnością się tutaj jeszcze wrócę. A tutaj mamy Bodo. Jak leci? Strażnicy zbyt długo nami pomiatali, ale teraz nie ośmielą się tu pokazać, skoro najemnicy są po naszej stronie. Król może sądzi, że wszystko ujdzie mu płazem, ale my nie zamierzamy tego dłużej znosić. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. W mieście mówią, że chłopi się buntują. Bzdury! Po prostu bronimy tego, na co ciężko pracowaliśmy. To jasne, że ciężar wojny spoczywa na grzbietach wieśniaków, ale Onar nie będzie się już bezczynnie przyglądał, jak król zdziera z nas skórę. Kiepska sprawa. Mogę gdzieś tu odpocząć? Jeśli chcesz się gdzieś przespać, idź do stodoły. Tylko nie połóż się przez pomyłkę w łóżku jakiegoś najemnika. Onar dba o to, żeby zostawili w spokoju wieśniaków, ale z obcym spoza farmy mogą zrobić, co im się spodoba. Naprawdę tak powiedział. Cifer powiedział, że ktoś mu ukradł paczkę bagiennego ziela. I co? Myśli, że ty to zrobiłeś. O, więc dlatego się tak na mnie tempo gapi. Ostatnio byłem dla niego bardzo uprzejmy, bo myślałem, że jest mu ciężko. Ale nic to nie dało. Ja byłem dla niego uprzejmy, a on się gapił, jakby chciał mnie zabić. Mówią to i... Dawaj mi to ziele, albo pożałujesz. Słuchaj, mam tylko jednego skręta. Weź go i zostaw mnie w spokoju. Wiesz, że najemnicy Onara nas chronią, co? Więc nie rób nic głupiego. To przecież nie mogę mu pomagać wbrew. No i kolejny skręcik pasuje. Kolejny do kolekcji. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Dawaj bagienne ziele. Nie mam go. Mówię prawdę. Nie uderzać w sam środek. No faktycznie wydaje się, aby on nie miał z tą sprawą zbyt wiele wspólnego, chociaż no dał mi tego skręta, no to też troszeczkę wzbudził moje podejrzenia. No ale dobra, no trudno, tutaj mamy kolejnego cwaniaka, Korda. Jeśli masz problem z wilkami albo polnymi bestiami, porozmawiaj z którymś z młodszych najemników. Możesz do mnie przyjść, kiedy pojawią się tu paladyni. Co? Zawsze, kiedy przychodzi do mnie jakiś wieśniak, chodzi o rzeź na niewinnych zwierzętach. Wieśniak i wszystko. Nie jestem wieśniakiem. Tak? A zatem czego chcesz? Naucz mnie walczyć. Trenuję tylko najemników. Albo bardziej doświadczonych wojowników. Chcę zostać najemnikiem. Wyglądasz mi raczej na kogoś, kto urodził się do pracy w polu, chłopcze. Jak mi ciśnie w ogóle. Trzymać broń? To może broń jednoręczna. No cóż. W takim razie dwuręczna. Z pewnością szybko się nauczę. Innymi słowy, jesteś cholernym amatorem. Każdy najemnik musi wiedzieć, że może polegać jak na swoich kompanach. W ogóle, jaki mistrz. Od tego zależy nasze życie. Dopóki nie nauczysz się prawidłowo trzymać broni, nie masz tu czego szukać. Oj tam, oj tam. Podobno należysz do wodnego kręgu. Który dureń nie umiał siedzieć cicho? Lee mi powiedział. Wygląda więc na to, że muszę się z tym pogodzić. Dobrze, czego ci potrzeba? Tylko uważaj, co teraz powiesz. Jeśli nie spodobają mi się twoje słowa, to pożałujesz.
Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak będzie na z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 12 Kruka. Póki co, trzymajcie się ciepło i... Cześć!